Burmistrz twierdzi także, że od pierwszych dni nowej kadencji negocjowano sprawę ulok łącznie ze sprawą oświetlenia. Czy pan to zdanie podziela? Nie mogę zgodzić się z tą opinią, bowiem ja bardzo mocno zabiegałem o spotkanie z panem burmistrzem. Dosyć wycwaniałem bardzo intensywnie w chwili, kiedy wiedzieliśmy już, kto został wybrany na nową kadencję. Wskazałem na mnóstwo problemów, z jakimi boryka się spółdzielnia mieszkaniowa. Natomiast kwestią bezapelacyjną było to, że pierwszą rzeczą, którą musimy załatwić, to musi być kwestia oświetlenia. I znamienne jest to, że podczas naszych spotkań omawialiśmy sprawy oświetlenia, natomiast o sprawy związane z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury, czy też pozostałe kwestie, mało kogo interesowały. Przypominam sobie, że na jednym spotkaniu koalicyjnym, między innymi chyba przewodniczący CZOP dopytywał się, co dalej z tym lokiem i panie prezesie, panie Jacku, czy pan zawrze porozumienie z panem burmistrzem, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Ja powiedziałem, że spotykać się będziemy to omawiać, natomiast kwestią najistotniejszą, i tu mamy dowód na to, jest chociażby protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym to posiedzeniu był burmistrz. Ta Rada Nadzorcza odbyła się 26 stycznia 2011 roku, gdzie kwestią podstawową, kwestią najważniejszą, która jest omawiana, to jest sprawa oświetlenia. I tutaj również członkowie Rady Nadzorczej domagają się szybkich rozwiązań, które by przyczyniły się do tego, żebyśmy tę sprawę załatwili. O sprawach Lubartowskiego Ośrodka Kultury rozmowy rozpoczęły się po lutym. Po tym chwili, kiedy został podpisany ten aneks, tam zresztą szczegółów było o wiele więcej związanych z tą umową. Natomiast rozpoczęliśmy rozmowy później, rozmawialiśmy również o tej kwestii i najlepszym dowodem na to, że błędne jest przekazywanie informacji, nieścisłe najdelikatniej mówiąc, i wrzucanie wszystkiego do jednego worka, chociażby treść samego porozumienia, które przesłaliśmy 6 czerwca 2011 roku do Urzędu Miasta, gdzie jest powołane już poprzednie porozumienie związane z oświetleniem, a nie jest ono przedmiotem późniejszego porozumienia związanego z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury. Więc dokumenty, treść pism zaprzecza temu, że jeżeli chodzi o negocjacje związane z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury, to one toczyły się równolegle. No to jest absurd i nieprawda. A czy to prawda, że przejęcie przez miasto obowiązku oświetlania terenów spółdzielni to efekt porozumienia i aneksu do umowy? To jest kolejna nieprawda, bowiem my aneks owszem i podpisaliśmy, ale trzeba też powiedzieć o wszystkim, co wydarzyło się w międzyczasie. Bowiem już powiedziałem o tym, że 26 stycznia 2011 roku pan burmistrz pojawia się na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej ja Radę Nadzorczą informuję, że wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z pismem, w którym proponujemy rozwiązanie umowy, jeżeli chodzi o to oświetlenie, za porozumieniem stron. Za porozumieniem stron. Pismo trafiło do Urzędu Miasta. Na to pismo nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Natomiast my spotykaliśmy się w podobnej atmosferze, jak potem spotykaliśmy się z Lokiem. Czyli mówiono nam, dobrze, za chwilę, które latarnie, które ciągi komunikacyjne, my mówiliśmy, chcemy, żeby wszystko miasto oświetlało, miasto przeciągało, kolejne spotkania i ja zapowiedziałem panu burmistrzowi, że jeżeli sprawy nie załatwimy do końca stycznia, to my tą umowę wypowiemy. I dokładnie pismem z 31 stycznia 2011 roku wypowiedzieliśmy umowę na oświetlenie miastu. Wskazaliśmy na artykuł 88 Kodeksu Cywilnego, to pismo mam przed sobą. Powołaliśmy się tutaj na to, że umowa poprzednia została podpisana pod wpływem groźby, a jednocześnie wskazaliśmy, że tą umowę, która do tej pory nas wiąże, nie sankcjonujemy jej, rozwiązujemy tą umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli nie zostanie spełniony
warunek z artykułu 88. Jednocześnie wzywamy miasto do zwrotu spółdzielni mieszkaniowych środków, które uważamy, że zostały za to oświetlenie pobrane nieprawnie. Więc trzeba, jeżeli już się przekazuje jakieś informacje, ja to pismo upublicznię, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda prawda, to trzeba mówić o wszystkim. Nie można brać tylko... To tak jakbyśmy jedli obiad i byśmy wrócili do domu i powiedzieli, ja dzisiaj zjem tylko i wyłącznie kotleta schabowego, bo ziemniaki i mizeria nie za bardzo mi smakują, a to lubię najbardziej. I jeżeli chcemy tak czynić, to nasz żołądek zostanie zaspokojony w sposób bardzo wytworny, ale oszukamy w całą swoją rodzinę, bo cała rodzina jadła pełen obiad, a jedna jej osobie umamiło się, że będzie robiła co innego. I w tym przypadku jest identycznie. Jeżeli już mówimy o tym, że został podpisany aneks, to powiedzmy o wszystkim. Powiedzmy o tym, że spółdzielnia mieszkaniowa tę umowę wypowiedziała jednostronnie, a wypowiedziała dlatego, że nie mogliśmy dojść do porozumienia z władzami miasta. I co się stało? Kilkumiesięczne nasze poprzednie negocjacje odnośnie oświetlenia nabrały tak szalonego tempa, że my w przeciągu 2 tygodni dogadaliśmy wszystko, i okazało się, że za chwilę podpisaliśmy aneks, ale musieliśmy postąpić w sposób radykalny, bo inaczej byśmy tej sprawy nie załatwili. Podejrzewam, że tak jak sprawa Lubartowskiego Ośrodka Kultury, która toczyła się potem przez wiele miesięcy i skończyła się na niczym, tak samo mogłoby się skończyć z oświetleniem. I podejrzewam, że spotykalibyśmy się jeszcze miesiąc, dwa, pięć, może 10 i do dzisiaj byśmy jeszcze rozmawiali o oświetleniu. Sytuacja byłaby niekorzystna przede wszystkim dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, bo to oni musieliby płacić za to oświetlenie i to oni musieliby ponosić koszty związane z pokrywaniem tych kosztów, a my zagraliśmy wabank. Jakie było niebezpieczeństwo? Przed czym musiałby stanąć burmistrz Bodziacki, gdyby nie zareagował na to nasze wypowiedzenie tej umowy? Stanąłby przed taką wizją, że idąc śladami burmistrza Zwolińskiego, musiałby zacząć wyłączać oświetlenie na terenach spółdzielni mieszkaniowej. A myślę, że nikt chyba już po raz drugi nie pokusi się, by dokonywać tak radykalnych rzeczy wobec mieszkańców wspólnoty. Jeżeli chodzi o sprawy związane z wykupem gruntów czy z podatkiem śmieciowym, podobno był to warunek, jeśli chodzi o podpisanie tego porozumienia. Pan burmistrz chyba wie sam najlepiej, jaka była prawda. Jeżeli był to warunek graniczny, jeżeli cokolwiek stało na przeszkodzie, żeby nie podpisać tego, to proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My rozmawiamy kilka miesięcy. W tej umowie zapisujemy rzeczy związane z gruntami i zapisujemy rzeczy związane również z podatkiem śmieciowym. Na Radzie Nadzorczej, na której jest pan burmistrz w styczniu, 26 stycznia, te sprawy również są poruszone. Są poruszone kwestie związane m.in. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w mieście i tam też padają z ust burmistrza pewne obietnice. Ale jeżeli było tak, że to był warunek graniczny, ja podkreślam, że z naszej strony to warunek graniczny nie było, bo my byliśmy przygotowani na zastąpienie pewnych kwestii innymi kwestiami, bowiem pamiętajmy, że jest mnóstwo innych spraw niezałatwionych przez Urząd Miasta, o których wie i z którymi zwracaliśmy się do Urzędu Miasta, żeby te sprawy rozwiązać. I mogliśmy zastąpić chociażby wykup gruntów, czy przekształcenie tych gruntów innymi pomysłami. Ale dobrze, żeby mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej wiedzieli, po co zarząd chciał, żeby w tym porozumieniu zapisano i podatek śmieciowy i żeby zapisano kwestię związaną z wykupem, z przekształceniem gruntów, które były w wieczystej dzierżawie. My kilka lat wcześniej, w zasadzie 2 lata wcześniej, wykupiliśmy grunty od Urzędu Miasta, które były w wieczystej dzierżawie. Potem, czego uniknęliśmy w ten sposób? A uchwała związana była i mówiła o tym, że to muszą być grunty znajdujące się pod budynkiem wielorodzinnym. Zostaliśmy w 2010 roku raczeni przez Urząd Miasta podwyżką opłat za wieczyste użytkowanie na poziomie 630%. Ten podatek wzrósł o 630%. I tu, gdzie grunty wykupiliśmy już, to mieszkańcy uniknęli tych podwyżek. Natomiast tam, gdzie gruntów nie udało nam się wykupić, bo był sprzeciw miasta, czyli place,
zabaw, skwery zielone, parkingi, grunty pod lokalami usługowymi, sklepami. Tam wszędzie dzisiaj płacimy o 630% więcej tego podatku. Wartość tej nieruchomości została wyceniona z, może inaczej, jak będzie prostsze to do wytłumaczenia. W chwili, kiedy średnio za te wszystkie nieruchomości płaciliśmy 17 zł za metr kwadratowy, po podwyżce przyszło nam płacić 107 zł za metr kwadratowy. 107 zł za metr kwadratowy. Tak więc to było jak najbardziej racjonalne. Natomiast jeżeli coś stało na przeszkodzie, nie wiem, co mogło stać na przeszkodzie, czy kwestie prawne, czy jakiekolwiek inne kwestie, no można było zaproponować albo darowiznę, albo jakiekolwiek inne rozwiązanie. Mnóstwo spraw udaje się załatwić na przestrzeni w mieście. Można również, pamiętajmy, umorzyć opłatę za wieczyste użytkowanie i mogliśmy się dogadywać w tej kwestii, żeby ta opłata była po prostu umarzana. Wiemy, że w innych miastach, i to również wskazywaliśmy, czy w innych gminach, takie opłaty i te podatki rozkładano na przykład na raty, rozkładano na lata, nie wprowadzono wszystkiego naraz. U nas zrobiono nieco inaczej. Natomiast można było zaproponować inne rozwiązania. I jeszcze jedna kwestia jest taka, no skoro był to warunek graniczny, a rozumiem, że to mogło stać się jakimś szlabanem, który zapadł i miasto nie mogło się ruszyć w ani jedną, ani w drugą stronę, to trzeba było odpowiedzieć na nasze pismo z 6 czerwca 2011 roku, bo my 6 czerwca 2011 roku przekazaliśmy pismo, w którym wskazaliśmy propozycję tego porozumienia, które chcieliśmy z miastem zawrzeć i nie dostaliśmy odpowiedzi na tą treść tego porozumienia, które by mówiło, my jako miasto nie możemy zaakceptować tego punktu, ponieważ on jest sprzeczny z prawem, a proponujemy w zamian za to na przykład coś innego. No, wystarczyłoby wysłać takie pismo, mielibyśmy jakieś oparcie w dokumentach, w czymkolwiek, a tak słowo przeciwko słowu. Ja wiem, co mówią dokumenty, które są w spółdzielni mieszkaniowej i wiem, co mam w nich zapisane i wiem, że opieram się na tych dokumentach, a nie na tym, co by mi się wydawało albo co byłoby niezgodne z prawdą.